Witam wszystkich widzów. Bohaterem filmiku jest kolejna z najbardziej modnych i lubianych ryb akwariowych, którą można kupić w każdym sklepie zoologicznym, prętnik trójbarwny, Trachiogaster Huna. To jest kolejna z najbardziej eleganckich rybek z rodziny guraniowatych. Niewielkimi rozmiarami i spokojną postawą, co sprawia, że jest niezwykle popularnym gatunkiem zarówno wśród początkujących, jak i doświadczonych akwarystów. Ze względu na to, że w sklepach zoologicznych rybki znajdują się w ciągłym stresie, tracą swoje ubarwienie i prawdopodobnie to jest przyczyną, że przegrywają rywalizację z prętnikami karlowatymi. Natomiast jak się udomowią, to prezentują całe swoje piękne ubarwienie. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięciu dzwonka i ustawienia komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Prętniki trójbarwne pochodzą z południowej Azji, z Indii i Bangladeszu. Zamieszkują wolno płynące rzeki, strumienie, jeziora, stawy, zalane pola ryżowe i kanały irygacyjne z gęstą roślinnością. Po raz pierwszy gatunek opisał Francis Hamilton w 1822 roku. Prętniki trójbarwne, jak i wszystkie guramowate, wyposażone pomocniczy narząd oddechowy labirynt, umożliwiający oddychanie powietrzem atmosferycznym. Prętniki trójbarwne należą do rodziny guramowatych, więc w akwarium mogą być trzymane w parach. Na jedną rybkę potrzebujemy od 10 litrów, więc akwarium dla jednej pary powinien być powyżej 60 litrów, a w przypadku kilku par od 80 litrów. Samce dorastają do 4-5 cm, a samiczki do 5-6 cm. Płodność osiągają w wieku od 6 do 7 miesięcy, żyją od 4 do 5 lat. Prętniki trójbarwne mają wysokie, boczne spłaszczone ciało w kolorze pomarańczowym z jasno-brązowym paskiem biegnącym od oka do nasady ogona, z dużymi obrzeżonymi na żółto pletwami grzebetowym i odbytowym. Plezby piersiowe przetracone wąsiki czuciowe, którymi rybki badają otoczenie. Kształtem ciała przypominają prętników karlowatych, ale ciało prętników trójbarwnych jest bardziej wydłużone, a pletwy grzbietowa i odbytowa są mniejsze. Rozróżnienie płci szczególnie w okresie rozrodczym jest bardzo łatwe. U samców pomarańczowy kolor ciała jest bardzo intensywniejszy, a dolna część głowy, podbrzusza i pierwsze spiciaste promienie pletwy odbytowej wybarwiają się na ciemnobrązowo. Poza tym u samców, które są mniejsze od samic, pletwa grzbietowa i odbytowa są dłuższe i zaostrzone. Bardzo ważne jest utrzymanie temperatury nie niżej niż 25-27 stopni. Przy niższych wartościach prętniki podatne na różne choroby, a długość życia odpowiednio się skróci. Optymalne parametry wody: temperatura 25-28, pH od 6 do 7,5, GH od 2 do 15. W akwarium potrzebna filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 25%. Prętniki trójbarwne preferują akwaria z gęstą roślinnością, z korzeniami i kryjówkami. W akwarium powinny się znajdować korzenie, galęzie, suche liścia i rośliny pływające. Światło powinno być rozproszone, ponieważ rybki nie lubią jasnego światła. Jak i w przypadku wszystkich innych guramowatych, akwarium powinien być zasłonięty szybą, ponieważ rybki oddychają powietrzem atmosferycznym, a różnica temperatury może spowodować choroby układu oddechowego. Potrzeba filtracja i aeracja wody, ale bez silnych prądów. W naturalnym środowisku prętniki trójbarwne odżywiają się niewielkimi bezkręgowcami, larwami, zooplanktonem, glonami. Karmić rybek można żywą drobną ochotką, rurecznikiem, wodzeniem, ocznikiem, artemią. Jednak potrzebne będą i pokarmy pochodzenia roślinnego. Dieta powinna być zróżnicowana i bogata pokarmem mięsnym, gwarantującym dobrą kondycję i intensywne wybarwienie ryb. Rybek można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rybek trzeba karmić 2-3 razy dziennie w małych porcjach. Prętniki trójbarwne nadają się do akwarium towarzyskiego.
można ich trzymać wraz z innymi górami łatymi, żyworodkami, kiriskami, skalarami, neonami, kardynalkami. Nie poleca się natomiast trzymać wraz z wielonkami, rybami drapieżnymi, dużymi pielęgnicami, pielęgnicami z jezior Malawi i Tanganyika. Rozmnażanie. Rozmnażanie prętników rybarnych jest bardzo łatwe. Właśnie dlatego to jest kolejny gatunek odpowiedni dla początkujących akwarystów, którzy chcą się nauczyć rozmnażać rybki. Są zdolne do tarla w ogólnym akwarium. Bodźcem do tarla służy podmiana części wody na świeżą i podwyższenie temperatury o 2-3 stopnie. Lepszy efekt uzyskamy rozmnażając w oddzielnym akwarium. Zbiornik tarliskowy powinien mieć około 25 litrów. Do akwarium wrzucamy drobnoliczne rośliny pływające, które będą potrzebne samcu przy budowie pienistego gniazda oraz zapewnią samiczce schronienie po tarle, gdy samiec zacznie odpędzać ją od gniazda. Poziom wody w tarlisku powinien być około 15 cm. Przed planowanym tarlem rodziców obficie karmimy przez około 2 tygodnie żywymi lub mrożonymi pokarmami. Do zbiornika tarliskowego przynosimy samca, a jak zauważymy na powierzchni gniazdo z pianki, wpuszczamy samiczkę. Po zakończeniu budowy gniazda samiec przestaje ścigać samiczkę, która przyjmuje dominującą rolę, manewrując pod samcem i dotykając go swoimi bąsikami czuciowymi. Tarlo odbywa się pod gniazdem w pozycji pionowej. Samec obejmuje ciałem samiczkę, ustawiając się pod nią. Manewrując pletwami piersiowymi, obraca się wraz z samiczką tak, że samiczka leży do góry brzuchem pod gniazdem, jednocześnie wyciskając ikrę, która unosi się w kierunku gniazda. Opadające jajeczka samec skrupularnie zbiera w pyszczek i przenosi do gniazdka. Cały proces powtarza się kilkakrotnie. Podczas tarla samiec składa około 300 jaj. Po tarle samiczkę przenosimy do innego zbiornika. Samca natomiast zostawiamy w tarlisku do wylęgu, który następuje po około 36 godzinach. Jak na rybek zacznie pływać, samca również przenosimy do innego zbiornika, a do tarliska z narybkiem wrzucamy kilka ślimaków, które zjadają resztki pokarmu kubki na rybku, tym samym czyszczą wodę. Na rybek bardzo drobny. Pokarm sartowy to pierwotniak pantofelek. Na rybek rośnie bardzo szybko. Karmić trzeba około 5-6 razy dziennie. W pierwszym tygodniu oświetlenie powinno być włączone przez całą dobę. Bardzo ważne jest, żeby pokarm dla narybku był dostępny cały czas w małych ilościach. Po 6-7 dniach już można przechodzić na artemię. Woda w akwarium z narybkiem powinna być zawsze czysta. Potrzebne są ciągle drobne podmiany. Zachęcam do obejrzenia filmiku Obowiązki akwarysty sprzątania, w którym pokazuję, jak ja to robię w akwarium z narybkiem. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.